W dzisiejszym materiale weźmiemy pod lupę router Mercusys AC12G. Przetestujemy jego możliwości techniczne, zajrzymy do wnętrza obudowy oraz sprawdzimy, jak działa. IPTV, przedstawimy krótki opis konfiguracji, Wi-Fi, czyli dokonamy pomiarów prędkości oraz sprawdzimy przepustowość switcha i routingu w tym urządzeniu. Zainteresowanych szczegółowym opisem i recenzją odsyłam do innego materiału wideo, który powinien pojawić się w karcie w prawej górnej części ekranu. W pudełku wraz z urządzeniem znajdziemy 9-woltowy zasilacz o prądzie 0,85 A, okołometrowy patchcord i skróconą instrukcję instalacji. Urządzenie posiada 4 gigabitowe porty Ethernet, anteny o zysku energetycznym 5 dB, Wi-Fi pracuje w standardzie AC1200, a całość zamknięta jest w solidnej, czarno-szarej obudowie. Do tego router posiada bogatą funkcjonalność, m.in. IPTV, kontrola rodzicielska, możliwe zdalne zarządzanie urządzeniem, przekierowanie portów, Dynamic DNS, a konfiguracja tego wszystkiego odbywa się za pomocą przejrzystego interfejsu webowego. Teraz dokonamy pomiarów sieci Wi-Fi zarówno na 2,4 GHz, 5 GHz. Zaczniemy sobie od sieci 2,4 GHz, połączmy się z tą siecią. Po połączeniu uruchamiamy test. Okla, najpopularniejszy. Jak widzimy, na laptopie osiągnęliśmy około 120 megabitów pobierania i około 30 megabitów uploadu. Teraz ten sam test powtórzę na telefonie. Ja już się połączyłem z siecią 2,4 GHz. Przełączmy się na test. Uruchamiamy go i zobaczmy rezultaty. Pobierania osiągnęliśmy około 75 megabitów, a uploadu na razie oscyluje w okolicach około 80, czyli porównywalnie. Jest to troszkę mniej niż na naszym laptopie, ale jest to spowodowane ograniczeniami technicznymi telefonu. Teraz dokonamy tego samego testu na paśmie 5 GHz, tylko pozwólcie, że się przełączę. Połączyło się, uruchamiamy test na laptopie. Jak widzimy, na pobieraniu osiągnęliśmy wynik około 490 megabitów na sekundę, a uploadu około setki. Teraz dokonamy jeszcze pomiaru 5 GHz na telefonie. Ja już się przełączyłem na pasmo 5 GHz. Włączamy test. Ten stary możemy zamknąć z 2,4 GHz i uruchamiamy test na 5 GHz na telefonie. Spodziewam się troszkę mniejszych rezultatów niż na laptopie, ze względu na to, że telefon ma słabszą kartę Wi-Fi niż laptop. Wyniki są troszkę słabsze niż na laptopie, no ale jest to spowodowane, jak już wcześniej wspomniałem, ograniczeniami technicznymi telefonu. Wyciągnęliśmy około 380 megabitów na 100 uploadu. Jak możemy zauważyć, mimo działającej telewizji w tle, nie odczujemy żadnych drastycznych spadków wydajności internetu. Urządzenie wspiera technologię IPTV w odpowiedniej konfiguracji VLAN-ów do naszego internetu i telewizji oraz podłączeniu set-top-boxa, w naszym przypadku jest to MAC 250, możemy cieszyć się z płynnego obrazu w naszym telewizorze. Resztę testów przedstawię na wykresie, gdyż pokazywanie ich każdego z osobna zajęłoby bardzo dużo czasu. Na początku chcę zwrócić uwagę na to, że powtarzalność wyników testów jest możliwa tylko w laboratoriach. Wyniki przez nas uzyskane w biurze można traktować jedynie jako informację, ponieważ szybkość i poziom sygnału zależy od wielu czynników, m.in. pomieszczenia, w którym się znajdujemy, czy też zajmowanych kanałów Wi-Fi poprzez inne urządzenia. Szczegółową wersję tych testów można znaleźć w artykule, do którego bezpośredni odnośnik znajduje się w opisie pod filmem. Do testów użyliśmy następujących urządzeń. Bohatera odcinka, czyli Mercusys AC12G, laptop z kartą Wi-Fi, Intela AC9560, dwa mikrotiki 4011 również z Wi-Fi i iPhone 7 Plus. Przeprowadziliśmy w sumie 8 testów, poniżej wyświetla Wam się ich lista. Zacznijmy od pierwszego z nich. Pierwszy mikrotik został wykorzystany jako źródło, Mercusys jako router, a drugi mikrotik jako odbiorca pakietów. Średnie wyniki przy pobieraniu to 902 Mbit na sekundę, a wysyłanie również 902 Mbit na sekundę. W drugim teście pierwszy mikrotik również został wykorzystany jako źródło, Mercusys jako switch, a drugi mikrotik jako odbiorca pakietów. Średnie wyniki przy ruchu symetrycznym do pobierania to 863 Mbit, a wysyłania 841 Mbit. W trzecim teście, z wykorzystaniem naszego łącza firmowego 500 Mbit na 100, dokonaliśmy speed testów. Pierwszy pomiar dokonany został na laptopie z kartą Intela AC9560 z rezultatami 140x30 Mbit, drugi na smartfonie iPhone 7 Plus z wynikiem 74x79 Mbit. W czwartym teście, podobnie do trzeciego, również dokonaliśmy speed testów.
Tyle, że tym razem dokonaliśmy ich na 5 GHz i na laptopie z kartą Intela rezultaty to 494 na 101 megabitów, a na smartfonie 383 na 98 megabitów. W piątym teście laptop poprzez Wi-Fi 5 GHz został wykorzystany jako źródło, Mercuses jako switch, a Mikrotik jako odbiorca pakietów po LAN-ie. Średnie wyniki przy pobieraniu to 412 megabitów, a wysyłanie 170 megabitów. W szóstym teście, podobnie do piątego, laptop tym razem poprzez 2,4 GHz został wykorzystany jako źródło, Mercuses jako switch, a Mikrotik jako odbiorca pakietu. Średnie wyniki przy pobieraniu to 83 megabity, a wysyłanie 65 megabitów. W siódmym teście zarówno laptop jako źródło i Mikrotik jako urządzenie końcowe wykorzystują Wi-Fi 5 GHz. Pomiędzy nimi jest Mercuses jako switch. Średnie wyniki przy pobieraniu to 156 megabitów, a wysyłanie 76. I w ostatnim, ósmym teście, podobnie do siódmego, tylko że z wykorzystaniem 2,4 GHz, laptop i Mikrotik pracowały poprzez Wi-Fi, a router Mercuses pomiędzy nimi pracował jako switch. Średnie wyniki do pobierania to 74 megabity, a do wysyłania 37 megabitów. Przed chwilą przedstawione testy dowodzą, że router może zostać z powodzeniem użyty w domu, jak i w małej firmie i z powodzeniem będzie spełniał swoje zadanie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego, a zainteresowanych zakupem zapraszamy na naszą stronę internetową cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w opisie pod filmem. Umieściliśmy tam również bezpośredni odnośnik do produktu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten film rozwiał Państwa wątpliwości co do zakupu tego produktu. Wkrótce na kanale pojawią się kolejne filmy o innych produktach. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi materiałami publikowanymi na tym kanale. Do usłyszenia!